Przyszedł czas na domknięcie serii odcinków związanych z najbardziej podstawową zasadą montażową, czyli osią akcji. Tym razem opowiemy co nieco o frazie montażowej plan-kontrplan, nazywanej również ujęcie przeciw ujęcie. Określany w ten sposób zestaw ujęć jest bezpośrednim następstwem stosowania osi akcji. Pozwala on na zbudowanie przestrzennej ciągłości wewnątrz ekranowego świata i jest najbardziej powszechnym sposobem na ukazywanie rozmów w filmach. Filmowanie i późniejsze prezentowanie na ekranie rozmów nie wydaje się specjalnie ekscytujące w budowaniu filmowej narracji. Ktoś mógłby powiedzieć, rozmowa to przecież nic innego jak wymiana zdań. Jednak dobrze przeprowadzona rozmowa może być prawdziwym motorem napędowym akcji, co na każdym kroku udowadnia Quentin Tarantino w swoich filmach. W Bękartach wojny obco brzmiące akcenty zdradzają przykrywki bohaterów Michaela Fassbendera i Brada Pitta oraz wpędzają ich w kłopoty. W Django postać Christopha Waltza, dr Schultz, po kolejnych rozmowach z innymi bohaterami zaczyna dostrzegać otaczający go rasizm, przez co Schultz decyduje się m.in. pomóc Django i sprzeciwić się Calvinowi Candiemu. Tarantino oczywiście nie jest tutaj wyjątkiem. Niemal każdy świadomy twórca umie wykorzystać ekranowe rozmowy do swoich twórczych celów. U Bergmana wszelkie konwersacje nie tyle rozkręcają akcję, co są punktem wyjścia do metatekstualnej interpretacji filmów. Na przykład w Siódmej Pieczęci szwedzki reżyser buduje zaawansowaną filozofię teologiczną i eschatologiczną poprzez szereg rozmów rycerza, jego giermka i śmierci. Kolejne przykłady można byłoby mnożyć. Ważny wniosek jest jednak jeden. Na rozmowie opiera się niemal całe kino fabularne. Fraza plan-kontrplan następuje zazwyczaj po ujęciu ustanawiającym, ewentualnie po serii ujęć, po których w danej scenie przechodzimy do rozmowy pomiędzy bohaterami. Zobaczmy, jak to wygląda w barwach ochronnych Krzysztofa Zanussiego, filmie, który niemal w pełni opiera się na rozmowach pomiędzy dwójką bohaterów. Podczas jednej z kolejnych konfrontacji pomiędzy magistrem Kruszyńskim i docentem Szelestowskim obaj mężczyźni stają przy drzewie, co widzimy dzięki ujęciu w planie pełnym. Po cięciu kamera pokazuje docenta Szelestowskiego z profilu, w planie półpełnym, mniej więcej pod kątem 45 stopni. Kąt ten jest charakterystyczny dla rozmów sfilmowanych w najbardziej klasyczny sposób. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element kadru, a konkretnie na fragment głowy i ramienia magistra Kruszyńskiego, które zajmują około 1/3 obrazu. To częsty zabieg we frazie plan-kontrplan, który pozwala na silniejsze przestrzenne połączenie obu rozmawiających postaci. Mówiąc prościej, dzięki tej sztuczce nie mamy wątpliwości, kto mówi, do kogo i w jakiej jest od niego odległości. W następnym ujęciu mamy do czynienia właśnie z kontrplanem, co najczęściej oznacza lustrzane odbicie ujęcia poprzedniego. Nie inaczej jest w przypadku sceny z barw ochronnych. W planie półpełnym widzimy magistra Kruszyńskiego, zaś po prawej stronie obecny jest fragment głowy docenta Szelestowskiego. Niekiedy dla zróżnicowania ujęć dodaje się również ujęcia pozbawione części ciała rozmówcy. Taki zabieg może być również przydatny w nadawaniu dodatkowych znaczeń. W filmie Zanussiego postać grana przez Zbigniewa Zapasiewicza podczas rozmów ze swoim antagonistą wielokrotnie bywa pokazana właśnie w zbliżeniu. W ten sposób Zanussi wskazuje m.in. na intelektualną wyższość docenta Szelestowskiego. Należy wspomnieć o jeszcze jednym ważnym aspekcie zastosowania planu i kontrplanu. Systematycznie wykorzystując frazę plan-kontrplan podczas kolejnych ujęć, postacią zostają przyporządkowane konkretne części kadru. I tak w scenie z barw ochronnych bohater grany przez Krzysztofa Garlickiego za każdym razem znajdzie się po lewej stronie, a bohater Zbigniewa Zapasiewicza po prawej. I nie ma znaczenia, czy oglądamy każdą z tych postaci en face, czy też widzimy tylko kawałek jej głowy i ramienia. Wszystko po to, żeby nasz wzrok nie musiał błądzić po ekranie w poszukiwaniu bohatera i w ramach jednej sceny mógł utożsamiać poszczególne części kadru z konkretnymi obiektami. Znaczy nie chce pan mi wykazać swojej moralnej przewagi. To teraz podkręćmy nieco skalę trudności i przeanalizujmy scenę z Casablanki, w której biorą udział nie dwie, a aż cztery postacie.
Czy i w tym przypadku zasada plan-kontrplan zadziała? W ujęciu ustanawiającym widzimy zasiadających do stolika Rika, Ilze, Laszlo i kapitana Renault. Scena ma potężny ładunek emocjonalny, ponieważ są to pierwsze chwile zaraz po tym, gdy Rick rozpoznaje Ilzę, kobietę, z którą niegdyś łączył go płomienny romans, a która przybyła teraz do Casablanki z innym mężczyzną, z Laszlo. Z powodu uczuć i napięć łączących bohaterów, w tej scenie kluczowe znaczenie będzie miała relacja Rika i Ilzy. Istotny będzie również Laszlo, który w świadomości Rika jest tym, który stoi pomiędzy nim a ukochaną kobietą. Czwarty w tej konfiguracji, kapitan Renault, jest w tej sytuacji głównie inicjatorem sceny. Tym, który zaprasza wszystkich do stolika. Później odgrywa jednak rolę marginalną. Oś akcji w tej scenie znajduje się przed stolikiem, przy którym siedzi czwórka bohaterów. Poza pojedynczą wymianą ujęć plan-kontrplan pokazującą Rika i Laszlo oraz kilkoma przebitkami na szerszy plan, w którym widać również kapitana Renault, kamera skupia się przede wszystkim na rozmowie dawnych kochanków, wspominających dzień rozstania. I to właśnie oni są pokazywani naprzemiennie. Co ciekawe, o ile Rick w każdym z ujęć kadrowany jest w planie średnim z fragmentem ramienia Ilzy po prawej stronie, to sama Ilza zawsze zostaje pokazana w planie półpełnym, bez zbędnych dodatków. Podobnie zresztą zostaje w kadrze zaprezentowany Laszlo. W ten sposób twórcy uwypuklają fakt, że to Rick jest głównym bohaterem Casablanki. Na otaczający świat patrzymy z jego perspektywy i przez pryzmat jego emocji. I dlatego to Rick za pośrednictwem kamery uważnie przygląda się twarzom Ilzy i Laszlo. Jak widzicie na powyższym przykładzie, plan-kontrplan sprawdza się również w scenach zbiorowych. Bywa jednak komponowany w bardzo różnorodny sposób, czego dobrą ilustracją jest inna scena z Casablanki, w której Rick rozmawia z Ilzą, ale w przeciwujęciach za Ilzą zawsze widoczny jest jej mąż. Laszlo wygląda niemal jak cień, który nie pozwala Rickowi cieszyć się obecnością ukochanej kobiety. Fraza plan-kontrplan jest do tego stopnia elementarną zasadą montażową, że można ją uznać wręcz za intuicyjną, co udowadniają najgorsze filmy w historii kina, w których również nie zabrakło tego podstawowego elementu języka filmu. Dobrym przykładem jest The Room Tomiego Wiseau. W The Room rozmowy zostały pokazane jak najbardziej poprawnie, wręcz podręcznikowo. Wszystko dlatego, że The Room nie jest złym filmem z powodu niedostatków technicznych, ale z powodu kuriozalnego scenariusza, gry aktorskiej i delikatnie mówiąc, nietrafnych wyborów twórczych. You are tearing me apart, Lisa! Why are you so hysterical? Podobnie sprawa ma się z Ptakodemią Jamesa Wena. Pomimo iż wszystko w tym filmie jest nieudane, od dźwięku przez montaż aż do źle wypoziomowanej kamery, to sama fraza plan-kontrplan jest zastosowana poprawnie. W takim razie cofnijmy się w czasie, a konkretnie do 1959 roku, w którym światło dzienne ujrzał Plan 9 z kosmosu w reżyserii Eda Wooda. Tutaj sprawa z planem kontrplanem ma się nieco gorzej. W filmie pojawia się na przykład scena rozmowy dwóch grabarzy, która w całości została sfilmowana pod kątem 90 stopni. I to niezależnie od tego, czy w kadrze znajdowały się obie postacie w planie amerykańskim, czy każda z osobna w planie półpełnym. Konsekwencją tego jest poczucie, że bohaterowie nie współdzielą ze sobą tej samej przestrzeni i są od siebie odseparowani. Nieporadność tej sceny jest tym bardziej widoczna, ponieważ Edward zapomina w niej o tak zwanym montażu po spojrzeniu. W dobrze zmontowanym filmie linia wzroku wyznaczana przez postać zapowiada to, co zobaczymy po cięciu. A jak jest tutaj? Jeden z grabarzy zamiast spojrzeć w prawą stronę kadru, czyli tam, gdzie znajduje się jego rozmówca, ogląda się za siebie, a jego wzrok błądzi gdzieś na linii horyzontu. W efekcie, kiedy w kolejnym ujęciu grabarz jest filmowany na wprost, mamy wrażenie, że postać wcale nie patrzy na swojego rozmówcę. Szybko jednak odkrywamy, że nie takie było zamierzenie twórców. To wystarczy, żeby kompletnie pogubić się, jakie relacje przestrzenne łączą obu panów. Nie znaczy to, że w planie 9 z kosmosu nigdy nie pojawia się omawiana przez nas fraza montażowa. Owszem, pojawia się, ale zawsze zostaje wprowadzona w sposób nieudolny. Zamiast ułatwiać odnalezienie się w świecie przedstawionym, zaburza jego ciągłość. Widz jest więc zmuszony wykonać pracę reżysera i montażysty. Żeby całość nabrała sensu, oglądający powinien w głowie sklejać ekranową rzeczywistość. A to niechybnie odbije się czkawką na emocjonalnym zaangażowaniu w film.
Pomimo tego rodzaju niedoróbek w planie 9 z kosmosu, wniosek i tak jest prosty. Ujęcie przeciw ujęcie to na tyle powszechny zabieg operatorsko-montażowy, że wykorzystuje się go dosłownie we wszystkich rodzajach filmów, od tych najgorszych aż po arcydzieła. Oczywiście, trzeba pamiętać, że współcześni operatorzy prezentują rozmowy pomiędzy bohaterami na tysiące różnych sposobów, a fraza plan-kontr-plan jest często jedynie punktem wyjścia, czyli zasadą, którą trzeba wykorzystać i twórczo przerobić. Dobrze obrazuje to przykład Edwarda Kłosińskiego i jego zdjęć w barwach ochronnych. Zanussi z Kłosińskim wielokrotnie rezygnowali z cięć podczas rozmów. Zastępowali je długimi ujęciami, podczas których kamera lawirowała pomiędzy bohaterami. W ten sposób udało się w barwach ochronnych zaprezentować niekończące się intelektualne zapasy Kruszyńskiego i Szelestowskiego. Mamy nadzieję, że tym odcinkiem nieco rozjaśniliśmy Wam mechanikę tego, jak najczęściej kręci się i montuje sceny rozmów w kinie. Mamy również nadzieję, że przekonaliście się, iż niuanse, które towarzyszą realizacji scen konwersacji, warto wyłapywać. Mogą nam bowiem wiele powiedzieć o akcji, bohaterach i dodatkowych sensach zaklętych w dziele filmowym. A od nas póki co to by było na tyle i nie zapomnijcie nas zasubskrybować. Pa!